Szczęść Boże, coś wam powiem. Każdy z nas wraca czasem w myślach do przeszłości, mając dzisiejsze doświadczenie. Zastanawiamy się, co byśmy zmienili w tamtym czasie, jakich błędów byśmy uniknęli, które niestety popełniliśmy. Gdy byliśmy młodzi, chcieliśmy być dorośli. Wtedy wydawało nam się, że dorosły to może więcej, może wszystko. Dziś wiemy, że wszystko, co możemy robić, nie zawsze przynosi oczekiwane skutki, nie zawsze przynosi korzyść. Przez to tęsknimy za młodością. Nowe narodziny, o których rozmawia dzisiaj Jezus z Nikodemem, są jednak zupełnie czymś innym niż takim powrotem do młodzieńczych lat beztroski. Nowe narodziny mają dokonać się w Duchu Świętym. One wymagają zaufania Panu Bogu. Tu nie liczy się status społeczny, sukcesy, osiągnięcia, ale liczy się otwarte serce, które pragnie Bożego prowadzenia. Kiedy Jezus stał się człowiekiem, kiedy dorastał i później zaczynał swoją publiczną działalność, to wszystko, co robił, stawało się nowe. Nigdy wcześniej Bóg nie był tak blisko człowieka, na wyciągnięcie ręki. Bóg Starego Testamentu był Bogiem odległym, niewidzialnym. Dlatego tak łatwo ulegano wpływom pogańskim, gdzie każdy bożek miał swój posąg, któremu oddawano cześć. Dlatego Nikodem nie pojmuje wszystkiego, co mówi do niego Jezus. Dlatego słyszy, jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Można to porównać do dzisiejszej młodzieży tłumaczącej swoim dziadkom, czym są czaty, bankowość elektroniczna, TikToki i inne wirtualne sprawy. Starsi nie rozumieją młodych. Młodzi się dziwią, że dorośli nie łapią nowych technologii. Niby mamy wzajemnie współpracować, ale brakuje nam takiej odpowiedniej płaszczyzny do komunikacji. Jezus pokazuje taki wspólny mianownik, dostępny dla każdego niezależnie od wieku. Tą platformą porozumienia jest wywyższony Syn Boży. Kluczem do jej zrozumienia jest wiara. Niestety tu pojawia się zgrzyt, bo ile starsze pokolenia wiedzą, czym ona jest i stale szukają potwierdzenia, o tyle młode pokolenia nie widzą potrzeby wiary. Obserwując swoje branżowe środowisko, również widzę taki zgrzyt, gdzie od jakiegoś czasu młodzi księża nie widzą potrzeby działania, a szukają jedynie wygody. Wiadomo, że nieliczni rzutują na całą grupę. To słowo o nowych narodzinach jest aktualne, o ile ja chcę się przemieniać, o ile chcę przemieniać swoje życie. Zaufanie prowadzi do miłości, a miłość jest procesem, który wymaga czasu. Jesteśmy skażeni takim szybkim działaniem. Szybkie jedzenie, szybkie zakupy, krótkie wiadomości zamiast rozmowy, ciągła gonitwa. Nie poddając się działaniu Ducha Świętego, gubimy drogę do Jezusa. Gubiąc drogę do właściwego celu, zaczynamy realizować tylko i wyłącznie siebie. Tego życia wiecznego, a właściwie jego przedsmak, możemy doświadczać już teraz. Wszystko jest możliwe dzięki bliskiej relacji z Bogiem, przez modlitwę, sakramenty, a przede wszystkim poprzez dostrzeganie Jego obecności w otaczającej nas rzeczywistości. W rozmowach, które toczymy, w działaniach, jakie wykonujemy, w osobach, które spotykamy. Jezus uczy nas wiary, że przez nasze wrodzone talenty i umiejętności jesteśmy w stanie zmieniać świat. Każdy z nas ma tę moc, by robić coś, co będzie lepsze. Trzymając się Boga, będąc Jego człowiekiem, zmienimy pozytywnie także siebie. Z Panem Bogiem.